Modlimy się za Agnieszkę, za Jakuba, za Marzenę. Nie ma książek, nie ma filozofów, żeby się nauczyć z tym żyć. Za Marka. Dla nas to dziecko to nie umarło tak. I go nie ma. Ono jest. Za Karolinę. Dobry Boże, przyjmij mnie do siebie. Każde jedno dziecko, któremu towarzyszyłam przy śmierci, jest gdzieś z tyłu mojej głowy. Ja o każdym jednym myślę, każdą jedną sytuację analizuję. O tym absolutnie nie da się zapomnieć. I takie spotkania w ramach grup wsparcia, spotkania podczas mszy są dla nas równie ważne, ponieważ my z tymi ludźmi możemy porozmawiać, możemy zobaczyć, że poukładali sobie życie, że na pewno cierpią, ale że jest to gdzieś tam z tyłu za nimi i że życie toczy się dalej. Kiedy mój synek był w takim już ostatnim stadium przed śmiercią, kiedy zostało zakończone leczenie i tylko z powodu tego, że już nie było możliwości leczenia i jego stan się pogarszał, ja próbowałam sama przez to, że jestem ze służby zdrowia, ale kiedy trafiliśmy na oddział i oddział nam dziecięcy powiedział, że właśnie z takich hospicjów dziecięce, że mogą nam pomóc w tych ostatnich chwilach. Dostaliśmy sprzęt, który nam dostarczał tlenu, dostaliśmy ssak, który wszystko było bardzo potrzebne. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy i przez to Kamilek mógł odejść w domu. Nie musieliśmy jechać do szpitala i te ostatnie po prostu godziny, bo mam jeszcze starsze dzieci, byliśmy po prostu do końca z Kamilkiem. Pani Kasia powiedziała właśnie nam o tej grupie wsparcia, że jest taka grupa, że powiedziała mi, że nawet, że ja mam tyle w sobie siły, że może nawet innym będę mogła pomóc. I ja wtedy jak to usłyszałam, to ja mówię, ja zawsze jestem chętna, żeby komuś pomóc. Może to, w jaki sposób ja przeżywałam to, co przeszliśmy, może komuś pomoże. I tak zaczęliśmy jeździć. To też w jakiś sposób zbliżyło naszą rodzinę i to wszystko jakoś tak staramy się naprawdę, ile mamy możliwości spędzać razem czas. Zawsze mówię, że mam taką rodzinę hospicyjną, no bo czujemy się jak rodzina. I jestem osobą głęboko wierzącą, dlatego mi to też pomogło. Na tyle, ile znałam wcześniej Boga, wiedziałam, że Bóg jest Bogiem, który nam bez przyczyny dopuścił do tej sytuacji. Ja dzisiaj nie potrafię, nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Może kiedyś Bóg mi odpowie, ale ja się z tym pogodziłam. Ja nie walczyłam jakoś, nigdy Bogu nie zadałam pytania, dlaczego akurat w tej kwestii. I mówię, dla mnie Kamilek żyje. Ja go nie mogę przytulić, nie mogę go zobaczyć, ale nie wiem, może on nas widzi. Też sobie wyobrażam często, że on tam biega, że on tam chodzi, zbiera kwiaty. Mi to pomaga sobie wyobrazić, że on tam żyje. I tak myślę, że tak, znaczy, że on żyje tylko no, w innej rzeczywistości. I że kiedyś się spotkamy. Te 7 lat bardzo szybko minęło. I to jest taka chwila. W czasie pobytu w szpitalu, gdzie już byłam poinformowana, że nie ma szans na leczenie, na wyleczenie, że wypadałoby przejść na opiekę hospicyjną.
byłam przygotowywana przez lekarzy kliniki hematologicznej we Wrocławiu. Przychodził jeden lekarz, drugi, trzeci. Cała kolejka. I to samo mówiono. To było takie przygotowanie do podjęcia decyzji, że jednak takie jest życie i trzeba się żyć dalej, ale już nie walczyć o wyleczenie, tylko o godne przeżycie. I w internecie znalazłam namiary właśnie do Opola i się skontaktowałam z panią doktor Tutką i zostałam objęta opieką hospicyjną. Mój syn wtedy był już taki to ciężko chory. I z hospicjum tak przeżył jeszcze, pod opieką hospicjum przeżył jeszcze rok. Okres choroby jest ciężkim wyzwaniem dla rodziców i w sensie organizacyjnym, i fizycznym, i takiej wydolności emocjonalnej. I potem przychodzi śmierć i zdawałoby się, że będzie spokój, że skończą się problemy. A problemy się nie kończą. Tylko człowiek żyje już w innym świecie. Dziecka nie ma tych innych obowiązków i my musimy żyć. Ale my inaczej funkcjonujemy, bo ciągle tylko się o kogoś martwimy i nasz czas jest związany z opieką, z zabezpieczeniem, z organizacją tej opieki. No i właśnie to, że nasze problemy się nie kończą. Potem może problemy się przerzucają na otoczenie, które musi z nami wytrzymać. To, że ciągle płaczemy, że nie jesteśmy skoncentrowani, a tutaj w pracy na przykład trzeba pilnować jakichś terminów, obowiązków, utrzymywać jeszcze rodzinę, dzieci. Nie możemy przekładać, żyć tylko tą śmiercią. Dla pani dobra lepiej by było, gdyby to dziecko zmarło. To były słowa od pani doktor, która przyszła do mnie i powiedziała mi po urodzeniu Karolinki. A ja uważam, że te 12 lat to były moje najszczęśliwsze chwile w moim życiu. I jak się Karolinka rozchorowała i wróciliśmy, właśnie było potwierdzone, że jest rak kości. Wróciliśmy z Centrum Zdrowia Dziecka i nasza pani doktor przyjechała do nas. I powiedziała mi, że my będziemy potrzebowali pomocy, że sobie sami nie damy rady. A ja mówię, pani doktor, ale pani wie, że my zawsze sobie dawaliśmy rady ze wszystkim, ale ona mówi, ale wy nie wiecie, co was czeka. Kiedyś pamiętam, Karolinka dostała taki wielki atak, tak bardzo płakała, tak po prostu aż zanosiła się krzykiem. Ja nie wiedziałam, jak jej mam pomóc. Ja dzwoniłam szybko do męża, ja mówię, przyjedź szybko do domu, bo się coś złego dzieje. Szybko dzwoniłam do hospicjum, mówię, pani doktor, z Karolinką się coś złego dzieje, bo ona tak wrzeszczy, ja nie umiem jej pomóc. To pani doktor chyba była w 15 minut, ja cały czas mówię, że to był rekord szybkości, 15 minut. Przyjechały z pielęgniarką, faktycznie jeszcze ten atak cały czas trwał. Ona tak bardzo wrzeszczała, ja przy niej po prostu nie wiedziałam, co mam robić. Plaster żeśmy jej szybko przykleili i już był zaszczyk z morfiną przygotowany. Ale ja mówię, jeszcze nie, jeszcze będziemy czekać, jeszcze moment. I ten plaster zaczął działać i to przestało. Bo Karolinka się strasznie bała zastrzyków, ja nie chciałam jej po prostu robić dodatkowego stresu. Każdy z nas stracił dziecko. Jeżeli ja bym komuś opowiedziała, wiesz, bo mi tak ciężko jest, bo jest taka tragedia, to osoba, która tego nie przeżyła, tego nie zrozumie nigdy. A zawsze znajdę wsparcie w osobie, która to samo przeżyła, bo ona to samo czuje, ona to samo cierpi. Marzenka odeszła pod koniec października, w grudniu upiekłam ciasto i jechaliśmy z mężem i z córką, tą starszą, do Opola na grupę wsparcia. Ta pierwsza grupa wsparcia to był jeden płacz, bo myśmy byli i jeszcze takie jedno małżeństwo, bo Marzenka odeszła druga.
jak powstało hospicjum. To nam bardzo dużo dawało tak na początku, teraz może już nie, bo myśmy się do tego przyzwyczaili, ale my teraz dajemy tym innym, pokazujemy, że jednak da się żyć, musi się żyć i trzeba się z tym nauczyć żyć, bo nie pogodzić. Pogodzić nigdy się nie pogodzi, ale trzeba się nauczyć z tym żyć. I widzimy właśnie w tej grupie wsparcia, że jesteśmy tymi samymi osobami, to samo przeszliśmy, mimo to, że każdy przychodził inaczej ze swoim dzieckiem, ale każdy z nas stał nad trumną własnego dziecka. I to nas łączy. To nas łączy.